Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię. No to co, w końcu ta robota na boku, chociaż życia mamy tyle, auto pokiereszowane, ale my lubimy wyzwania, prawda? My wyzwania lubimy, więc będziemy działać, zobaczymy jak to pójdzie. No nie będę znowu wszystkiego streszczać, przecież wiecie, widzieliście poprzednie odcinki, a jeśli nie, no to oczywiście serdecznie do nich zachęcam. Jedziemy! Okay, everybody. It's a heist. You're down on the floor, nothing will happen to you. I said on the floor, everybody. Deal with the guard. Dobra noc. Gdzie jest safe? Gdzie hajs? Gościu, dawaj. O, dyrektor. Dobra, co cię będę zabijał? Żyj, chłopie. Ty nawet nie najgorzej idzie, jak na razie. O nie, dobra, źle szło. Ale spoko, już przynajmniej wiemy w miarę co robić. No tu się nie patyczkujemy, tego teraz zaszczelimy. Nie ma tak miło. Dobra. Dobra, w miarę spokój. Keys to the safe and make it quick. Where are they? Sir, the keys to the grating are here. My już wiemy gdzie są, bo akurat tak poleciałem. What? He's upstairs in his office. Okay, find the keys and get the dough fast, man. Please let me live. My już wiemy, lecimy. Aj! Please have mercy, don't kill me. To się uda, słuchajcie, to się może udać. Nie, no dobra, najpierw musi być hasło. Okay, everybody. It's a heist. You're down on the floor, nothing will happen to you. I said on the floor, everybody. Deal with the guard. Dobra. Dobra, to my lecimy. Ten tu niech gada, my już w miarę wiemy. Dobranoc, kolego. Dobra, nie będę cię zabijał. Żyj. Taki dobry jestem. Dobrym człowiekiem jestem, słuchajcie. Tony Sprawiedliwy. No dobra, to teraz rozumiem, że chyba już tam na dół do sejfu, tak? Zakładam, że sejf jest na... O, jest napisane. Na pewno będą ochroniarze. Nie ma. Już mamy ten klucz, rozumiem, że taki inny mu trzeba. Oj, 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 oj. Nie słuchałem szczerze, co tam pisali. One more time. Where are the keys? Sir, the keys to the grating are here, but only the manager has keys to the safe. One more time. Where are the keys? Sir, the keys to the grating are here, but only the manager has keys to the safe. A, tu są do krat. Aj, aj, aj. Dobra, lecimy.
Cały czas trzeba być na baczności, bo nie chce mi się wierzyć, że... Chociaż może... Chciałem mówić, że uff, tylko jeden. Zbieramy, zbieramy kasę, słuchajcie. Chyba się udało, no dobra. Jakiś tam etap się udał, napadu. To mam będzie z pełnym życiem, to by była bułka z masłem. Szczególnie jak już tam teraz bym ten trzeci czy czwarty raz przychodził, jakbyśmy już wiedzieli, gdzie jakie klucze są. Już nie ma takich złotych, wow. Takich pieniędzy w zwykłych bankach, tak? Mają mniej, tak? Cyfrowo, nie te czasy. Powoli pilnuję. Stop screaming! Stop right now! Nobody move! Wygląda to na dużą ilość, no ale okej. Okay. Powiem mi taki znaczek dolara, nie? Jak w tych takich bardzo starych filmach. Że nigdzie apteczki, słuchajcie, nie ma. A może gdzieś? A tam przy tych strażnikach? Aż się nie chce wierzyć, słuchajcie. Ja wiem, że czas nas goni, ale... No nie, nie ma. Ale będę się rozglądać za tą apteczką. Dobra, Pauli, uciekamy. Nobody move. That's it. Let's get out of here. Dokładnie, Pauli, jeszcze. Daj mi 3 sekundy, to zobaczę, czy jest jakaś apteczka. Bo czas mamy. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś tak, że. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie ma tej apteczki. Na pewno gdzieś jest. Na pewno gdzieś jest, ale my uciekamy. Chowamy broń i uciekamy. Usiądź za kierownicą, jasna sprawa. Ziomek! Gdzie on? Słuchajcie, gdzie on jest? Pauli! Pauli, ty idioto! No nie wierzę. No jeszcze raz, oj ja, no dobra, spróbujemy, no mam nadzieję, że teren nam nie utknie nigdzie. Okay, everybody. Przynajmniej wiemy, co teraz mamy robić od razu. Okay, I like it. Nice and cool. Everything will be home. I want the keys to the safe. Dobra, te mamy. Where are they? Rozglądam się z tą apteczką, ale no. Aż nie dowiadę. Gdzieś na pewno jest. Where can I find the manager? He's upstairs in his office. You ain't nothing, nothing. Ale Pauli oberwał, teraz zobaczyłem. Please don't kill me. Ale trafił oberwał. Please, Amber, don't kill me. W
Słuchajcie, już tak być blisko ucieczki i teraz będziemy się z tym męczyć? No mam nadzieję, że nie. Też nigdzie chłopa apteczki nie ma. No dobra, teraz już możemy schodzić na dół. Co zamienię dron, bo mi się wydaje, że to będzie mi łatwiej tutaj ustrzelić. A co? Akurat tak blisko podszedł, że wolałbym strzelbę. Trzy punkty życiowe. Ale moc. Dobra, to już byliśmy, wszystko wiemy. Jeszcze się rozejrzyjmy. No nic nie ma ciekawego, innego. Do roboty. No, uciekamy tak, zakładając, że szybko wsiądziemy do samochodu. No to jest jakaś szansa ucieczki, chociaż... Kurczę, mi się wydaje, że jeszcze raz spróbujemy. Szkoda to, że zrobiliśmy to szybko, nie będzie chyba premiowane. Wiecie, o co chodzi, że tak czy owak ta policja tam będzie. Dokładnie, uciekamy, tylko teraz się nie zgub, chłopie. Jesteś tu? Jesteś, tak? Tu, jesteś, patrz, tam jest samochód, tak? Dobra, raz, dwa, trzy, lecimy! No skakuj do samochodu, ziomuś! No. Słuchajcie, chyba się udało, że jesteśmy przed czasem. Policji nie było. Dobra, jesteśmy poszukiwani. Nie jest źle. Jadą. Ale pasek nam pościgu znika z papuki policji. Chodź policjant. No sobie przejdziemy, sobie tu wjedziemy za kółek. No zaraz no. Słuchajcie, poszukiwanie zniknie i chyba się uda, tak? Z trzema punktami życiowymi. Wolno troszkę lepiej, ale nie dużo. Ale mamy chyba worek wypchany gotówki, gotówką. To jest nasza gotówka, nie musimy się dzielić z Donem samym, z nikim. To jest tylko nasze. Okej, this is the place. We did it. No, możemy tu wjechać, możemy, dobra. We're loaded, Tom. We did it. It worked. Sure looks like it. So what now? We'll change our clothes so they won't pick us up on the street. Put the dough in the briefcase. Fine, then what? Don't say a word to anyone. Sleep on it. Stop by tomorrow and think about what we're gonna do with the dough. I'll take it with me so Siren won't find it. You know, just don't run off with it. Sure, I'll take off to Hawaii. <laughs> Don't try it. I'd fine you and stuff that metal plated briefcase down your throat. I'm looking forward to it. We hid the dough from the bank at Pauly's for the time being. We couldn't blow it all straight away, so we arranged that I'd stop by there the next day, and we'd think of the best way to invest it. I had loads of ideas of what to do with the money, but I was pretty curious about what Pauly's plans were. Jesus. Whoa. What the hell happened? Pauly! Pauly! Christ! The dough, where's the dough? Damn it, it's all gone.
This is like a bad dream. Sam? Oh. It's Tom. Polly's dead. I... Christ. I knew it. Tom, you're in deep shit. I wanted to warn Polly. Salieri found out about the bank and decided he wasn't gonna tolerate it. I didn't make it in time. Tom, you gotta disappear fast. Sam, I didn't know it would be such a big deal. What should I do? I can't just leave Sarah and the kid. Okay, Tom, I'll help you. We gotta meet somewhere, but almost everywhere is dangerous for you now. Our best bet would be the City Gallery. Okay, I'll be there in a little while. Thank you. You know Polly is lying here in a million pieces. I don't know who else I could turn to. It's okay. I still owe you one. Thanks, Sam. Faktycznie tak było. Nieraz ratowaliśmy samowi tyłek. Bo mamy tylko zwykłą, prostą broń. Faktycznie może... Mogą zamknąć drzwi. Gdzie jakaś szycha? Z ciekawości popatrzę. Dobra, idziemy, bo tu za chwilę się zrobi dym. To na pewno. To się porobiło. Lukasa tam, że... Już pita znaleźć, ale okej. Okay. Weźmiemy sobie, o! A, nie uciekaj mi tu! O! Czekaj. Widzimy, że to super auto. No, ogólnie mam jechać do galerii sztuk. Ale jeżeli gra nam mówi... Zresztą... No to nie byłoby to, jakbyśmy tylko pojechali i tam by było... O, spoko, już ci pomagam. Zagadałem z Donem, jest wszystko okej. Jesteś na pozycji, jakiej byłeś. Na pewno coś się będzie musiało wydarzyć. Więc musimy pojechać. O nie. Ale byśmy w policję walnęli. Naprawdę niektórzy, ale to nie jest to dopracowane, bo niektórzy, owszem, ja jadę jak pirat drogowy, ale inni w ogóle nie zwracają na to uwagę, tak? Nic nie ratują swoich aut, ani swojego życia. Gdzie był tam, Kino Twist było chyba, tak? Kurczę, nie bardzo pamiętam, gdzie jest ten handlarz bronią żółty. Ale pojedziemy do niego, jeżeli gra nam powiedziała, chociaż teraz nam mówi, że mamy pojechać tylko do Lukasa, jeżeli chcemy oczywiście. Może, nie musimy. Jeszcze ucieczka. Bo powiem, że czuję wielki finał, więc tu nie będziemy się bawić, że wiecie, z 30 punktami życiowymi. Oj, nie. Panowie policjanci, proszę się zgubić. O, może teraz.
szpitala będzie szukanie, słuchajcie, tego. Ta policja, jeszcze ten tu. Odpalić tam tą misję i sobie po prostu sprawdzić, gdzie to było. Szczególnie, że ta policja cały czas tutaj trąbi. Myślę, że słuchajcie, wiesz co, bo i tak już ten odcinek trwa dłużej niż ten standardowy. O, teraz to się porobiło. Więc myślę, że sobie tutaj zakończymy na razie. Ja tylko tyle, że sprawdzę po prostu, gdzie jest UCP, o ile dobrze wymawiam tutaj nazwę tego handlarza bronią. I po prostu w następnym odcinku sobie odwiedzimy i handlarza bronią, i Lukasa, zobaczymy co nam da, jakieś auto, może będziemy musieli jechać, uciekać, więc myślę, że się przyda. A ja, no i oczywiście pojedziemy do Sama, do Galerii Sztuki, ale ja na dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, mógłbym tylko zdradzić, że naprawdę koniec już jest bliski, tak? Tej gry, no a potem oczywiście jakaś kolejna gra będzie, jeżeli jesteś ciekaw, jaka będzie to gra, jeżeli chcesz ją oglądać i chcesz zobaczyć oczywiście finał, nie wiem, czy to będzie w następnym odcinku, czy w jeszcze następnym finał, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak czy owak, już jest blisko ten finał i jeżeli chcesz to zobaczyć, to koniecznie zostaw subskrypcję na kanale, na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, łapiaczka w górę, jakiś komentarz pod filmem, będę ci naprawdę bardzo za to wdzięczny. Jeszcze raz, wielki dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!